Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje zawarte w niniejszym filmie są chronione prawami autorskimi i należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonki lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji. Prezentowany materiał filmowy został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych dla osób leczonych z powodu raka piersi oraz wszystkich innych zainteresowanych niniejszą kwestią osób i może być użytkowany bezpłatnie w celach niekomercyjnych na ogólnie przyjętych zasadach dotyczących praw autorskich. Zabrania się użytkowania niniejszego materiału filmowego w celach innych niż edukacyjne lub profilaktyki zdrowotnej. W szczególności zabrania się wykorzystywania go w całości lub jego fragmentów do celów komercyjnych i czerpania z niego korzyści majątkowych. Materiał filmowy stanowi zwartą całość i jest ogólnie i bezpłatnie dostępny do odtworzenia w zaprezentowanej formie. Zabrania się jego kopiowania, modyfikacji lub wykorzystywania fragmentów filmu bez zgody Federacji Stowarzyszeń Amazonki, która jest właścicielem praw autorskich do tego filmu. Zgoda taka musi zostać wyrażona w formie pisemnej. Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek. Ostrzeżenie. Prezentowany w ramach serii materiał ćwiczeń jest przygotowany pod kątem osób po chorobie nowotworowej o różnym poziomie sprawności. Do Twojej dyspozycji oddajemy sesję oddechową, elementy chińskiej gimnastyki zdrowotnej Qigong, 3 sesje Hatha Yogi dla barków, bioder i kręgosłupa. Zalecamy rozważne wykonywanie ćwiczeń, ściśle według instrukcji. W razie potrzeby należy zatrzymać obraz i ponownie przeanalizować dane ćwiczenie. W sytuacji niemożności wykonania ćwiczenia pominie. Po kilku sesjach powtórkowych, w miarę nabywania sprawności, możesz spróbować wykonać to ćwiczenie ponownie. Sesja oddechowa jest wskazana dla wszystkich osób w trakcie chemio, radio lub hormonoterapii. Pozostałe sesje są wskazane dla osób, które są 1,5-2 lata po zabiegu operacyjnym i chemioterapii bez znowu choroby, minimum pół roku po zabiegu operacyjnym i lub po radioterapii. Osoby w leczeniu hormonalnym mogą wykonywać wszystkie sesje. Ćwiczenia wykonujesz na własną odpowiedzialność. Zakładamy, że dobrze znasz swoje możliwości. W sytuacji budzącej Twoje wątpliwości zwróć się o poradę do swojego lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty. Możesz także skontaktować się ze mną. Renata Śleboda. renatasleboda@hotmail.com. Asany dla obszaru bioder. Cześć, witaj. Nazywam się Renata Śleboda i zapraszam Cię dzisiaj serdecznie na krótką sesję związaną z obszarem bioder, nóg i kręgosłupa lędźwiowego w konsekwencji. Jeżeli masz jakiekolwiek przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń w tym obszarze, w szczególności jeżeli dotyczy to stanów zapalnych w obszarze bioder, dyskopatii w obszarze lędźwi, czy też masz endoprotezę np. stawu biodrowego albo stawu kolanowego, to skonsultuj się najpierw ze swoim lekarzem prowadzącym, by móc ustalić, czy rzeczywiście możesz wykonywać te ćwiczenia. Te ćwiczenia, a inaczej mówiąc asany Hatha Yogi, są dostosowane tutaj do możliwości przeciętnie sprawnej osoby. Jednak jeżeli będziesz odczuwać jakikolwiek dyskomfort, albo ćwiczenie omiń, albo po prostu zrób w bardzo uproszczonej wersji, bezpiecznie dla siebie. Pamiętaj również o tym, żeby cały czas oddychać równo, miarowo. Nie zapominaj o oddechu, on jest bardzo istotny w wykonywaniu każdej pozycji. Zanim zaczniemy rozgrzewkę, do dzisiejszych zajęć będzie potrzebne, przynajmniej dla większości z Was, krzesło będzie stanowiło podparcie, jak i również takie poduszki, które będą służyły za komfortowe podwyższenie, jeżeli będziemy wykonywać ćwiczenia w siadzie. Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki. Pamiętaj o swobodnym oddechu, spleć palce w dłoni i zaczynamy krążenie nadgarstków. Oddychasz, pamiętasz, oddychamy przez nos. Oczywiście, jeżeli nos jest zapchany, oddychamy również przez usta. I w drugą stronę. Spróbuj kręć tak, jak potrafisz. Jeżeli nie potrafisz zrobić tego ruchu, to po
prostu możesz wykonać zwykłe krążenie dłońmi nadgarstków. Nie ma najmniejszego problemu. Ok, teraz do siebie wdech i od siebie wydech. Wdech nosem, wydech nosem. Zwróć uwagę, wdech, że z wydechem dłonie są nieco niżej niż barki, a głowa cofnięta. Wdech do siebie, wydech od siebie. Teraz do siebie wdech i w górę wydech, mocno otwórz klatkę piersiową, kręgosłup piersiowy. Wdech, wydech, wdech i z wydechem w dół. Jeszcze raz, do siebie, do klatki, wdech, w górę, mocno wydech, tyle ile potrafisz, jeżeli dotąd to też jest dobrze. Wdech, wydech, wdech i z wydechem zupełnie się rozluźni. Teraz krążenia barkami razem z klatką piersiową. Wdech, ściągnij łopatki, barki w tył, wydech w przód. Zwróć uwagę, że poruszam zarówno klatką, jak i barkami, ale również delikatnie uginam nogi, co uruchamia całe ciało. Wdech, wydech. Wdech, klatka otwarta, wydech, klatka zamknięta. Wdech, wydech. Uważaj, żeby nie zrobić takiego ruchu głową w przód, tylko swobodnie, głowa w pionie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. I w tył. Wdech, barki w przód, wydech w tył. Wdech i wydech. Wdech, otwierasz klatkę mocno. Wydech, zamykasz. Wdech i wydech. Rozluźnij się. Teraz uszy i barki się łączą. Wdech i wydech. Tu możesz zrobić wyjątkowo wydech ustami. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok. Teraz, jeżeli potrzebujesz, przytrzymaj się ściany bądź krzesła i wykonaj krążenie stopą. W jedną stronę kilka ruchów, w drugą. To nie jest rozgrzewka, która ma nas bardzo zgrzać i spocić, tylko poruszyć stawami. Wdech i wydech. Wdech, palce w przód, wydech, pięta w przód. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Druga strona. Przytrzymaj się i krążenie stopą w jedną stronę, w drugą. Kilka razy. I teraz. Napnij stopę palcami. Wdech, wysuń piętę, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Ok? Rozluźnij nogi. Teraz. Złącz stopy razem i kolana. Zrób taki półprzysiad, czyli ugnij delikatnie nogi. I teraz zrób taki obwodzący ruch. On wychodzi od bioder, tak naprawdę. Kolano nie ma ruchu krążenia. Ten ruch w kolanie jest praktycznie urazowy. Natomiast ten ruch wyprowadzamy od bioder. I w drugą stronę kilka ruchów. Oddychaj swobodnie, nie zapomnij. Ok? I teraz półprzysiad. Tułów i udo tworzą kąt prosty. I wypchnij biodra do tyłu i w górę, prostując nogi. Wdech, spójrz przed siebie. Wydech. Wdech, wydech. Staraj się utrzymać tutaj równowagę w plecach. Napięte lekko mięśnie grzbietu stabilizują lędźwie. Wdech i wydech. Ok, wyprostuj się. Lekko ugnij nogi. Palce stóp troszeczkę na zewnątrz. I swobodnie kręcisz biodrami w dowolną stronę. W zupełnym rozluźnieniu. Drugą. Ok. Wyprostuj się. Ręce w bok. Wdech. Rozciągnij cały bok ciała. Spójrz w górę, jeżeli nie boli szyja. Jeśli boli, spójrz w przód. Wydech, powrót. Wdech, wydech. Wdech, wydech. To nie jest skłon w bok, bo skłon
byłby wykonany w ten sposób, tylko jest to wydłużenie boku ciała. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech. Wydech, wdech i wydech. Ręce ugnij na wysokości klatki piersiowej i ugnij lekko kolana. Swobodnie skręć się w jedną i w drugą stronę. Oddech naturalnie, swobodnie. Oddychasz. Głową spójrz za łokciem w tył. To nie jest skręt w kręgosłupie, tylko całe ciało się skręca. A więc kręgosłup lędźwiowy jest tutaj bardzo bezpieczny. Skręcasz się w prawo, w lewo, od bioder. Zatrzymaj się, teraz zrób głęboki wdech. Spójrz w górę, jeśli możesz, wydech, ugnij nogi, cofnij biodra i tak jak możesz, zrób skłon w przód. Mogą być nogi ugięte. Teraz spójrz przed siebie, ugnij nogi dosyć głęboko w kolanach, wdech, pociągnij ręce bokiem w górę, wydech, uginasz nogi. Zopasz biodra i wykonaj delikatny skłon. Tyle, ile możesz. Wdech z ugiętych nóg. Spójrz teraz bokiem, jak to wygląda. Tu jest wdech, wydech, uginasz nogi. Cofasz biodra, kręgosłup jest tutaj wyprostowany. I teraz rozluźnij się. Jeżeli możesz, wyprostuj nogi. Jeżeli nie, bo zbyt mocno ciągnie, to nogi zostaw ugięte. Teraz spójrz przed siebie, co napina krzyż, lędźwie. Wdech, pociągnij ręce bokiem w górę. Wydech, ugnij nogi. I przejdź do skłonu. I teraz na moment zupełnie się rozluźnij. Jeden, dwa, długie wdechy i wydechy. I teraz nogi mocniej ugnij i układaj kręgosłup krąg na krąg, powolutku podnosząc się w górę. Głowa podniesie się ostatnia. To jest króciutka rozgrzewka, nie wymagająca wysiłku, a całe ciało zostało poruszone do wykonywania asan. Rozpoczynamy krótką sesję asan. Asana to inaczej postawa jogi. W skrócie możemy nazywać to ćwiczeniem, aczkolwiek nie do końca nim jest. Pamiętaj cały czas o wdech. Teraz do tej pozycji, którą będziemy wykonywać, potrzebujesz krzesła. Jeżeli oczywiście nie jesteś osobą zbyt mocno rozciągniętą. Pozycja nazywa się Uttanasana, czyli mówiąc prościej, skłon w przód w pozycji stojącej. Ustaw się ją w ten sposób, żeby odmierzyć sobie długością stopy własnej rozstawienie na szerokość bioder, czyli osi stóp równolegle do siebie, stopy rozstawione na szerokość bioder. Pokażę tę pozycję w tej chwili z przodu, ale za chwilę będziemy ćwiczyć ją wspólnie bokiem. Wyprostuj sylwetkę, zrób głęboki wdech, wydłuż kręgosłup tyle, ile możesz, przez czubek głowy. Z wydechem, zginając się w biodrach, patrz bez przerwy w przód. Zrób opad tułowia, tak żeby plecy maksymalnie były wyprostowane w obszarze lędźwi. I teraz od kości ogonowej zacznij wydłużać kręgosłup, robiąc skłon w przód, aż poczujesz rozluźnienie w szyi. Dłonie na podłodze palcami, na kostkach nóg, na samych stopach. Jeśli sięgniesz całymi dłońmi do podłogi, to super, brawo. Powrót z pozycji, ugięte nogi i znaną już sobie techniką rolowania kręgosłupa. Układasz krąg, na końcu podnosi się głowa. Tak wygląda ta pozycja w całości. Spróbujmy. Ustawię się teraz bokiem. A więc stopy na szerokość bioder. Odmierzamy sobie to długością własnej stopy. Osi stóp równolegle do siebie, sylwetka wyprostowana. I teraz w ramach możliwości. Mamy kilka wersji. Wdech, wydłuż kręgosłup. Wydech. Zrób opad. Wyraźnie oś obrotu jest w stawie biodrowym. Jeżeli już zaczyna ciągnąć w nogach, to po prostu ugnij lekko kolana, wyciągnij ręce do przodu i spróbuj oprzeć się na poręczy krzesła. Wydłuż kręgosłup i próbuj prostować nogi. Jeżeli czujesz, że możesz zrobić niżej, przenieś ręce na siedzisko.
jeżeli możesz jeszcze niżej, a masz taki rancik, mówiąc po poznańsku, to obniż pozycję, a jeżeli chcesz, spróbuj do pełnego skłonu. Zwróć uwagę, żeby ciężar ciała nie był na piętach ułożony, tylko na całych stopach, tak żeby miednica była dokładnie nad piętami. Teraz oddychasz spokojnie, rozluźniasz kręgosłup. Pozwól, żeby głowa wraz z grawitacją zbliżała się do podłoża. Wykorzystaj grawitację do rozciągnięcia kręgosłupa i równocześnie całego obszaru bioder. Ugnij teraz nogi i powoli wdech, podnoś się, układając krąg na krąg. Pozycja Uttanasana. Kolejna asana nazywa się Virabhadrasana pierwsza, czyli pozycja wojownika pierwszego. Tym razem ustawiamy się na dwie szerokości bioder, czyli zrób niewielki rozkrok. Prawą stopę ćwiczymy w tą samą stronę, skręć 90 stopni w prawo, dokładnie w osi. Piętę lewą wysuń w tył. Nogi wyprostowane. Stopy powinny być piętami na linii, czyli zwróć uwagę na ustawienie stóp. Pięty na linii. Ale jeżeli czujesz, że nie masz równowagi, to odsuń nogę z tyłu tak, żeby w momencie obrotu mieć ustawienie stóp na szerokość bioder. To jest wtedy bardzo stabilna pozycja. Dokręć biodra w prawo, dokręć barki do ściany bocznej. Bokiem ręce w górę, wdech. Z wydechem osadź barki i łopatki w dół. Wydłuż kręgosłup, wdech. Z wydechem ugnij prawe kolano nad prawą piętą. Dokładnie. Zwróć uwagę, żeby kolano nie było skręcone do środka, to dokładnie w osi stopy. Oddychasz głęboko i spokojnie. Teraz wdech, wyprostuj prawą nogę. Z wydechem obracając się do osi, ręce poprowadź bokiem w dół. W drugą stronę. I znowu dwie szerokości bioder. Skręć w lewo. Pięta wyraźnie z tyłu. Jest ostatnim elementem ciała. Dokręć biodra tym razem i barki w lewo. Wdech bokiem ręce w górę. Wydech osadzasz barki, łopatki w dół. Kręgosłup w górę, wdech. Z wydechem uginasz lewe kolano nad lewą piętę. Zwróć uwagę, żeby nie było ruchu do wewnątrz. Oddychasz spokojnie, wydłużasz kręgosłup. Zrelaksuj się. Oddech przez nos. Teraz wdech, wyprostuj kolano i z wydechem wróć do osi. Zaprezentuję teraz jeszcze pozycję Virabhadrasany pierwszej, czyli wojownika pierwszego, w ustawieniu frontalnym do ekranu. Dwie szerokości bioder, czyli troszeczkę szerzej stajemy niż nasze biodra. Teraz skręć prawą stopę 90 stopni w prawo. W osi stopy kolano, lewa pięta w tył. W tej asanie pięty są na jednej linii. Jeżeli po dokręceniu bioder i barków czujesz, że nie masz równowagi, stopy z tyłu odstaw nieznacznie w bok, także w momencie, kiedy obrócisz biodra i barki, masz stopy ustawione na szerokość bioder. I to jest bezpieczna dla Ciebie pozycja. Ważne jest ustawienie kolana. Wdech, ręce w bok, w górę, wydech, osadź barki, łopatki w dół. Zrób głęboki wdech, wyciągnij kręgosłup. I teraz z wydechem powoli ugnij prawe kolano dokładnie nad prawą piętę. Zwróć uwagę, by kolano nie było ustawione do wewnątrz. To jest bardzo ważne, ponieważ obciąża kolano. A więc dokładnie w osi. Wytrzymaj pozycję. Dwa, trzy oddechy. Spokojne, zrelaksowane. Teraz odepnij się stopą. Wdech, wyprostuj kolano, z wydechem wróć do osi. W drugą stronę. Dwie szerokości bioder, lewą stopę skręć prosto do ekranu, cofnij pięty, pięty na linii lub na szerokość bioder. Dokręć biodra i barki
do ekranu. Wdech, ręce bokiem w górę. Wydech, osadź barki, łopatki w dół. Kręgosłup w górę. Wyciągnij wdech. Z wydechem uginasz kolano nad piętę. I znów zwróć uwagę, możesz zerknąć, czy kolano nie jest skręcone do wewnątrz. Ma być dokładnie w osi stopy. Utrzymaj pozycję przez 2-3 oddechy. Poczek z kolejnym wdechem, wyprostuj kolano. Z wydechem obróć się do osi i złącz stopy. Kolejną asaną jest pozycja wojownika drugiego, Virabhadrasana 2. Trzy szerokości bioder. Oczywiście, jeżeli masz możliwości stawów biodrowych takich, żeby wykorzystać pełne rozstawienie w jodze jest takie, że stopy są mniej więcej pod nadgarstkami po rozłożeniu rąk w bok. Opuść ręce swobodnie tu. Skręcamy w prawo. Prawa stopa 90 stopni w prawo. Lewa pięta w tył. Ale tym razem stopy nie są piętami na linii, lecz w połowie stopy z tyłu, czyli taka literka ty. Oczywiście, jeżeli jest problem z równowagą, przesuń stopę lewą nieznacznie na zewnątrz i po obrocie wtedy jest ustawienie na szerokość bioder. Niemniej w tej asanie po wykonaniu skrętu odwracamy się przodem do ekranu. Rozstaw ręce w bok, wdech, wydech, wdech. Otwórz kręgosłup, w górę wydłuż się. Z wdechem ugnij prawe kolano nad prawą piętę. Znowu pamiętając, by kolano nie było skręcone do wewnątrz. I jeśli możesz, skręć głowę w prawo. Barki w dół. Jeżeli boli szyja z tej strony, oprzyj rękę na biodrze lub po prostu ją zwieś w dół. To samo możesz zrobić z drugiej strony, czyli wykorzystać takie ustawienie dłoni, żeby zminimalizować ból szyi, jeżeli występuje. Utrzymaj pozycję przez kilka oddechów. Po czym odepchnij się prawą stopą, wyprostuj kolano, wdech, z wydechem wracasz do osi. Drugą stronę. Lewa stopa 90 stopni w lewo, prawa pięta w tył, obróć się teraz przodem do ekranu, wdech, wydech, barki, łopatki w dół, wdech, otwórz kręgosłup, z wydechem ugnij lewe kolano, dokładnie nadpięte, znowu nie do wewnątrz, nadpięte. I jeśli możesz, skręć głowę w lewo. Oddychasz głęboko i spokojnie. Jeżeli boli szyja, ręce na biodra lub ręce swobodnie. Ważne jest, żeby tułów był skręcony w przód. Do ekranu. Odepchnij się stopą, wdech. Z wydechem wracasz do osi i złącz stopy. Pozycja wojownika drugiego, Virabhadrasana 2, ale w pozycji frontalnej do ekranu. Tym razem ustawiamy stopy na trzy szerokości bioder, bądź inaczej tak, żeby linia stopy była mniej więcej pod linią nadgarstka. Ręce rozstawione w bok. Pozwólcie, że się trochę przestawię. Mam za mało miejsca. I prawa stopa 90 stopni dokładnie w linii do ekranu. Lewa pięta w tył. Tym razem stopy powinny być ustawione w literkę ty, co było omówione przy ustawieniu poprzednim. I ustawiamy się, odkręcając tułów do ściany bocznej tym razem. Ręce w bok, całe ciało ustawione jest w płaszczyźnie czołowej. Wdech, kręgosłup w górę, otwórz się. Wydech, pozwoli, wysuń kolano nadpięte. Zwróć uwagę, żeby całe ciało było w jednej linii, jeśli możesz, skręć głowę w prawo. Czyli nos, dłoń, kolano i stopa powinny być w jednej linii. Zwróć uwagę na rękę z tyłu. Praktycznie powinna być też na przedłużeniu ręki prawej.
Oddychasz spokojnie, dwa, trzy oddechy, wdech, wyprostuj nogę z wydechem do osi. Zmiana pozycji, zmiana strony. Stopy pod nadgarstki, ręce swobodnie. Skręć lewą stopę 90 stopni w bok. Prawą piętę wysuń w tył, zwróć uwagę, by była między stopami litera T. Tym razem odkręcasz tułów do drugiej ściany. Wdech, wydech, barki, łopatki osadzone w dół. Wdech, z wydechem uginasz kolano nadpięte. Jeśli możesz, skręć głowę i spójrz prosto w ekran. Barki osadzone w dół. I znowu nos, dłoń, kolano i stopa tworzą jedną linię. Utrzymaj tę pozycję przez 2-3 spokojne, długie oddechy. Odepchnij się, wdech, stopą, wydech, do osi. Odepchnij się i złącz stopę. Do kolejnej pozycji, która nazywa się Shukhasana, mówiąc po polsku, jest to zwykły siat skrzyżny, można wykorzystać krzesło. I to proponuję dla osób, które są w jakiś sposób niezbyt mobilne w stawach biodrowych, czyli albo jest endoproteza, albo stan zapalny. Wystarczy, że usiądziesz w takiej pozycji. Na brzegu krzesła, bez podparcia, ale w taki sposób. I asanę będziesz wykonywać bardzo spokojnie, pochylając się w przód. Można to zrobić również mając przed sobą na przykład drugie krzesło, żeby się podeprzeć, lub stół. Natomiast, jeżeli pozwalają Ci na te stawy biodrowe, żeby usiąść niżej, to weź dwie lub trzy poduszki. Ja wezmę trzy, żeby było wyraźnie widać, co wykonuję. I usiądź w klasycznym siedzie skrzyżnym. Obojętnie, która noga jest przed którą. Nie ma to specjalnie znaczenia na ten moment i tak będziemy to zmieniać. Natomiast różnica jest tylko taka, że stopy są na linii z kolanami, żeby tworzyć trójkąt równoboczny razem z pępkiem. Wyciągnij pośladki, czyli chwyć za pośladek i pociągnij w tył. Ręce swobodnie oprzyj sobie na kolanach. Nie ciśnij na siłę, ale też nie ciągnij do siebie. Wydłuż kręgosłup, wdech. Z wydechem, rozsuwając lekko łokcie na zewnątrz, patrząc cały czas w przód w ekran, zrób skłon w przód. Plecy są wyprostowane, ponieważ otwieramy obszar biodra. Jeżeli zrobisz taki manewr, to rozciągasz kręgosłup, ale tak naprawdę nie pracują biodra, a nie pracują prawidłowo. Usiądę bokiem, pokażę to samo bokiem. Siad skrzyżne, stopy na linii z kolanami. Poprawiamy ułożenie miednicy przez wyciągnięcie pośladków. Wydłuż kręgosłup, dłonie na kolanach, wdech, wydech. Proste plecy. Otwieramy biodro. Będzie ciągnęło tu, być może w pachwinach. Trzymasz, oddychasz. Jeżeli jest Ci niewygodnie, możesz podeprzeć się na podłodze. Możesz wykorzystać krzesło. Teraz wydłuż kręgosłup, spójrz w przód, wyciągnij mostek do przodu. Z wydechem spróbuj jeszcze się obniżyć w biodrach. Być może uda Ci się położyć łokcie na podłodze. Im wyżej siedzisz, tym trudniej wykonać skłon w przód. A więc możesz wydłużać pozycję rąk. Oddychasz spokojnie, wytrzymujesz przez chwilę. Czasami jest to bardzo przykry ból, więc nie przekraczamy tej granicy tak zwanego przyjemnego bólu. Dopóki czujesz, że to jest przyjemne, rozciąga i czujesz, że to Ci służy, tak długo wytrzymujesz tą pozycję. Jeżeli to już zaczyna być bardzo nieprzyjemny ból, powolutku się cofasz do pozycji wyprostowanej. Jeszcze raz. Wdech. Z wydechem delikatnie opadasz w dół. Jeżeli to jest Twoja granica, tak zostajesz i przez chwilę oddychasz. Pamiętając, by lędźwie były wyprostowane i rozciągnięte. Obszar bioder ćwiczy. Jeżeli możesz, sięgnij bardziej w przód. Wydłużaj pozycję, wyciągając mostek w przód. Delikatnie patrzysz również w przód. Nie zwieszaj głowy, bo to zaokrągla od razu kręgosłup.
Nie potrzebujemy takiego ruchu w tej pozycji. Teraz z wdechem powoli wróć i zmień układ nóg. Ta sama pozycja, ale przy odwróconym układzie nóg powoduje, że nieco inne mięśnie pracują, a więc prawo-lewostronnie harmonizujemy cały układ miednicy. Wdech, wydech, do przodu, podeprzyj się, jeśli możesz, jeśli chcesz. Wdech, wydech, przesuń ręce jeszcze bardziej w przód. Cały czas delikatnie spoglądasz do przodu, mostek wysuwając w przód. Wtedy wydłużasz kręgosłup w obszarze lędźwi. Zwróć uwagę szczególnie, jeżeli masz dyskopatię albo już zaleczoną, albo czasem się zdarza, że mamy dyskopatię w danym momencie, choć nawet o tym nie wiemy, bo nie boli, to nagle tu może się nam to po prostu pokazać, że istnieje coś takiego. Powolutku wracasz do przodu. Wdech i z wydechem rozluźnij się. I ostatnia asana, Upavishta Konasana. Zmniejsz sobie, proponuję, podwyższenie. Jeżeli nie możesz usiąść niżej, to po prostu zrezygnuj z tej ostatniej pozycji, ponieważ na krześle tej pozycji nie da się wykonać. Jest to niemożliwe. Usiądź prostokątnie. Usiądź tak, żeby tylko guzy kulszowe, czyli szczyty miednicy od spodu były na podwyższeniu. Nogi wyprostuj i zrób taki rozkrok, jaki jesteś w stanie zrobić. To może być tak, to może być tak. Szczególnie osoby z endoprotezą, tak? Jeżeli jesteście w stanie w ogóle to zrobić. Wyrównaj pozycję. Wysuń pięty. To jest bardzo ważne, żeby stopy nie były skręcone. Paluch spróbuj stopy wyciągnąć do sufitu. Napnij lekko nogi, tak? Widać, jak napinam mięśnie, czyli przyciśnij je troszeczkę do podłoża. I ten sam manewr tu. Mostek i brzuch pochylany do przodu. Ręce mogą być na podudziach, nie na kolanach, na podudziach. Mogą być z przodu. Popatrz, przód. Wdech, wydech. Opadasz do przodu. Będzie rozciągała się wewnętrzna strona ud, czyli mięśnie przywodzące. Wdech, spójrz do przodu. Wydech, spróbuj przesunąć ręce bardziej w przód i jeszcze bardziej w przód się pochylić. Jeśli czujesz, że dasz radę, wróć do pozycji wyprostowanej i znowu troszeczkę rozsuń szerzej nogi. Mocniej będzie pracowała cała grupa wewnętrzna uda. Wdech, z wydechem pochyl się w przód. To jest wystarczające. Wysuń pięty. Od razu mocniejsze rozciąganie nastąpi. Wysuń ręce w przód. Patrz, przód przed siebie. Mostek, przód, kręgosłup prosty. Wdech. Z wydechem spróbuj ugiąć łokcie, pochylić się bardziej w przód. Jeżeli uda Ci się położyć przedramiona na podłodze i skłonić głowę, to brawo dla Ciebie. To jest bardzo trudna asana. Powoli podnieś się, wróć do pozycji wyjściowej. I teraz powolutku, spokojnie. Najpierw ugnij jedną nogę, ściągnij ją do wewnątrz. Drugą nogę. Usiądź. Siadź skrzyżne. Dziękuję Ci bardzo za tą sesję asa. Teraz proponuję jeszcze tylko pozycję relaksacyjną. I tak jak w pozostałych sesjach, ułóż sobie poduszkę. Dzisiaj pokażę również z wykorzystaniem krzesła. Możesz to stosować za każdym razem przy każdej sesji, tak by nogi były pod kątem prostym. Biodra dosuwasz do krzesła. Wówczas obszar lędźwi jest głęboko zrelaksowany. Poduszkę układasz tak, żeby była tylko pod potylicą. I tutaj jest pełne rozluźnienie. I jak macie takiego przyjaciela jak ja, czy właściwie przyjaciółkę, to jest to bardzo miłe wtedy, kiedy zaczyna się do Was przymilać. Pies może uczestniczyć w zajęciach. Jest bardzo zadowolony i zrelaksowany po całej sesji jogi. Powróć z tej pozycji. Ugnij nogi, przetocz się powolutku na prawy bok i bardzo spokojnym ruchem po prostu przesuń się do pozycji siedzącej. Dziękuję pięknie. Produkcja filmowa Federacja Stowarzyszeń Amazonki. Scenariusz i prowadzenie Renata Ślaboda.
zdjęcia i realizacja filmowa Maciej Szpakowski, pomysł i reżyseria Izabela Pawlikowska-Dolata. Film został zrealizowany przez Federację Stowarzyszeń Amazonki przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą Wydawnictwa dla Amazonek.